Cześć, to Ernest i tęsknię za Lepkim Laskiem. Zanim został skazany na zamrożenie, Lepki Lasek, Fortnite był dla mnie jak dom. To nadal jest moja ulubiona miejscówka, ale niestety już jej nie ma. Dla tych, co nie wiedzą, to zanim jeszcze pojawiła się Góra Lodowa, w tym miejscu była wcześniej wspomniana miejscówka. To tutaj pan Burgerek postawił swoją pierwszą restaurację. Wraz ze startem sezonu 7, niestety, wszystko zostało zrównane z lodem. Ta miejscówka niby tam nadal jest, ale wszystko jest niedostępne i pod lodem. Możliwe jednak, że w końcu doczekamy się powrotu tej miejscówki, a to dlatego, bo śnieg wokół tej miejscówki zaczął się topić. Anti-Antik na swoim Twitterze udostępnił dwa zdjęcia z gry. Jedno sprzed paru aktualizacji i jedno to po prawej, po ostatniej aktualizacji. Po pierwszym rzucie oka łatwo zauważyć, że było trochę białego puchu z Lepkiego Lasku. Co ciekawe, to ten sam użytkownik odkrył także, że jeśli w trybie powtórki oddajemy się pionowo od zamrożonego Lepkiego Lasku, to odkryje nam się stary stan śniegu. To nam mniej więcej daje znać, ile było śniegu przed aktualnym stanem. Naprawdę trzymam kciuki za to, że Lepki Lasek powróci, a wy? Pamiętacie jeszcze tą miejscówkę? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym do gry nadchodzi ogromny event, o czym mogliście się już u mnie dowiedzieć w poprzednim filmiku. Nie wiadomo jeszcze, czego dokładnie możemy się spodziewać, ale na jaw wyskoczyła ciekawa wiadomość, która może być także powiązana z Fortnite. PUBG Mobile, bardzo popularna gra Battle Royale na urządzenia mobilne, ogłosiła kolaborację ich marki z nadchodzącą drugą częścią filmu Godzilla. Film ten będzie miał premierę 14 czerwca i jak widać, także korzysta z wielkiego grona odbiorców, którymi są gracze. PUBG Mobile nie ogłosiło szczegółów co do samego eventu, ale ten news sam sobie może być zapowiedzią tego, co nadchodzi do Fortnite. W ostatnim miesiącu Fortnite współpracowało z dwoma filmami, John Wick 3 oraz Avengers Endgame, a teraz dalej jeszcze trwa event, który powstał dzięki ich współpracy z marką Jordan. Dlatego nie byłoby chyba dla was zdziwieniem, gdyby Fortnite po raz kolejny połączyło swoje siły z wielkim tytułem filmowym. Okej, ale to nie jest jedyny dowód na to, że taka kolaboracja będzie miała miejsce. W najnowszym zwiastunie tego filmu są przedstawione trzy potwory, które się w nim pojawią. Poza wieloma wybuchami, mamy także okazję w pewnym momencie wysłuchać krzyku Motry, wielkiej ćmy, która jest jedną z trzech filmowych potworów. Posłuchajcie sami, jak ona brzmi w tym zwiastunie. Motra. Ruden. Przypomina wam to coś? To prawie te same dźwięki mycia okna, które przedwcześnie poznaliśmy dzięki Hebexowi na Twitterze. Posłuchajcie sami tych dźwięków na zmianę. Matra. Ruden. Matra. Ruden. To wystarczyło, aby wzbudzić wiele przypuszczeń graczy. Możliwe, że szykuje się kolejna ogromna kolaboracja. Film będzie miał premierę 14 czerwca, więc jeśli takie coś rzeczywiście ma mieć miejsce, to Epic Games ma jeszcze dużo czasu, żeby zbudować hype. By the way, to Hypex uważa też, że ta ikona sztandaru oraz ten rysunek na desce mogą być kolejnymi wskazówkami. Wybrałem ten temat jako drugi, bo szczerze mówiąc nie jestem co do tego pewien, ale uważam, że jest to ciekawe i rzeczywiście w świetle tego, co ostatnio się dzieje w Fortnite, możemy się tego spodziewać. Taki event z potworami idealnie pasowałby do poszlak, które przedstawiłem wam w tym oto filmiku. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, serdecznie zapraszam do oglądania. Ja już dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w busie bojowym!